wydaje mi się, że te obostrzenia nie dotyczą zakładów opieki zdrowotnej, jakim jest, są w większości kliniki chirurgii plastycznej, w których również wykonywane są zabiegi estetyczne. Więc te obostrzenia nas nie dotyczą, choć rzeczywiście pan premier ogłosił, znaczy dał takie zalecenie, czy minister zdrowia dał zalecenie, aby ograniczyć planowe zabiegi, ale dotyczy to przede wszystkim szpitali, w których przebywają również pacjenci COVID-owi, po to, żeby nie angażować personelu do innych czynności niż zajmowanie się pacjentami COVID-owymi. Zwłaszcza dotyczy to anestezjologów, ponieważ oni muszą uczestniczyć w zabiegach chirurgicznych, a mogą być wykorzystani do opiekowania się pacjentami z COVID-em. Więc ja rozumiem to zalecenie pana ministra, natomiast jest to tylko zalecenie, a nie zakaz wykonywania jakichkolwiek zabiegów. Myśmy się długo przygotowywali do pracy w zaostrzonym reżimie COVID-owym. Przygotowaliśmy cały zestaw procedur, których obecnie przestrzegamy, dlatego też nie podchodzimy do tego tak jak na początku pandemii z bardzo dużą wtedy ostrożnością. Znaczna część naszych klinik była zamknięta, dlatego że nie mieliśmy opracowanych procedur. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak mamy funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Natomiast we współpracy z epidemiologami, z sanepidem stworzyliśmy procedury, które dają jak największy procent bezpieczeństwa. Więc my o swoich pacjentów specjalnie się nie boimy, że my ich zarazimy. Natomiast obawiamy się tego, żeby pacjent do nas nie przyszedł chory, bądź taki, który może zarażać nas czy innych pacjentów. Więc te procedury służą temu, żeby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno naszych pacjentów, jak i nas samych. W związku z tym wiemy, że te procedury się spisują. Robimy badania przesiewowe naszych pacjentów. Każdy pacjent ma wykonane badanie w kierunku COVID-u, wymaz z nosa, PCR i tylko taki pacjent do nas trafia do leczenia. Więc jesteśmy pewni, że jest zdrowy. Pewni, na ile jest to możliwe. Oczywiście jesteśmy przygotowani na to, że on jest zdrowy, więc my wszyscy jesteśmy już zaszczepieni jako grupa zero, więc też nie stanowimy jakiegoś szczególnego ryzyka, choć nie zwalnia nas to od zaprzestania przestrzegania dużej ostrożności i wszelkich procedur bezpieczeństwa. Gabinety medycyny estetycznej są, tak jak nazwa wskazuje, przede wszystkim gabinetami medycyny. W sytuacji, kiedy mamy problemy związane ze zdrowiem, mówiąc o epidemii, są to problemy związane ze zdrowiem, wszystko to, co jest medyczne, może być przydatne dla pacjenta. To nie jest kwestia tylko tego, że będzie się robiło zabiegi medycyny estetycznej. Ten lekarz jest często specjalistą chirurgii, interny, chorób zakaźnych, czego by nie było, więc może służyć pomocą, która jest no, odciążeniem instytucji prozdrowotnych, czyli szpitali, przychodni, które są skierowane tylko na powiedzmy, na walkę z epidemią i tylko skierowane na leczenie chorób. To jest pierwsza sprawa, więc przede wszystkim powinniśmy być otwarci. Jestem tego zdania. Co zrobimy wewnątrz naszych gabinetów? Innymi słowy, jaka będzie aktywność? To już zależy oczywiście od prowadzącego lekarza. Były postulaty, może pan wie o tym, a może pan nie wie, czy państwo wiecie albo nie wiecie, no podczas wiosennej, tej pierwszej nazwijmy fali epidemii, kiedy izby lekarskie apelowały o pozostawienie otwartych gabinetów. Niezależnie od tego, jaki to jest gabinet, bo ciągle pozostaje tam lekarz, a lekarz może być przydatny sąsiadowi, pacjentowi, wszystko jedno w jakim innym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, weźmy pod uwagę, że według danych oficjalnych ponad 90% lekarzy jest zaszczepionych. Więc z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa, kontaktów z innymi, są generalnie, oczywiście to nie jest 100%, bezpieczni dla innych i kontakt z innymi jest również dla nich stosunkowo bezpieczny. Kolejna sprawa, jesteśmy dużo bardziej przygotowani.
gabinety lekarskie, niezależnie czy to gabinet medycyny estetycznej czy nie, biorąc pod uwagę, że już ta epidemia trwa od ponad roku, powinny mieć wszystkie te środki mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia. To jest następny według mnie istotny element. Kolejna sprawa. Pacjenci przychodzący do nas jako pacjenci dla celów, nazwijmy, wizyty w czy jakichś procedur w zakresie medycyny estetycznej, są pacjentami, którzy często mają do nas zaufanie, potrzebują konsultacji, zwykłej konsultacji. Panie doktorze, czuję się źle. Czy może mogę przyjść po receptę? To są tego typu problemy. I ci pacjenci mają do nas zaufanie. To jest ogromnie istotne. Wiemy, jakie to ma duże znaczenie. Branża beauty. Branża beauty to jest branża tak, która związana jest z nazwijmy upiększaniem. Medycyna jako taka upiększaniu nie służy. Poprawianie estetyki w efekcie może dać pozytywny efekt także prozdrowotny. To jest bardzo symptomatyczne. Może znowu powiem, może mało elegancko, czy Państwo wiecie, czy nie wiecie. Są na to badania. W Stanach Zjednoczonych w okresie epidemii ilość zabiegów i medycyny estetycznej, i chirurgii plastycznej wzrosła. Nie tylko dlatego, że mamy maseczki i możemy się schować, ale dlatego, że ludzie chcą sobie poprawić samopoczucie i mając odrobinę więcej czasu, mając również może odrobinę więcej finansów, bo nie mogą ich stracić jadąc na przykład gdzieś tam albo kupując coś. Chcą, to, nazwijmy to, skorzystać z takiej możliwości. Udowodnione jest, że na przykład nawet toksyna botulinowa zmniejsza objawy depresji u ludzi skłonnych do tego problemu. To są badania naukowe, to nie jest wymysł mój czy kogoś. Innymi słowy, decyduje lekarz, gabinety medycyny estetycznej zostają gabinetami medycznymi, w nich są często doskonali specjaliści w różnych dziedzinach, oprócz tego, że zajmują się medycyną estetyczną. Jesteśmy, czy powinniśmy być przygotowani, jesteśmy zabezpieczeni i bezpieczni dla innych. Byłoby chyba nierozsądne, żeby en bloc zamknąć wszystkich.